Ta skała to radiolaryt. Zbudowany jest z promieni, czyli z radiolarii. Może być taki lekko czerwonawy, zielonkawy, te kolory mogą się zmieniać. Natomiast jest on taki zwykle monotonny. Nie widać tu wielkich cech innych, czasem może jakieś warstwowanie. Natomiast coś ciekawego, tu mamy pewne wtórne w nim jaśniejsze elementy. To jest wtórny cement, już diagenetyczny, który powstał później. Na przykład, podczas jakichś procesów tektonicznych doszło do wypełnień strzałkami kalcytowymi. Natomiast pierwotnie tych węglanów w ogóle w skale nie było. Pierwotnie była tylko krzemionka pochodzenia organicznego organogenicznego.